co sam tak liczył. Okej. Cześć kochani! Cześć! Dzisiaj ja jestem już w piżamce świątecznej, a John dopiero wrócił do pracy, wrócił z pracy do domu. Jest już 21:30, ale chcieliśmy, bardzo chcieliśmy nagrać to dla Was. I dzisiaj chcemy Wam opowiedzieć o naszej pierwszej Wigilii w Polsce. O też jak spędzamy święta normalnie, gdzie jeździmy, gdzie podróżujemy. I też chcieliśmy Wam króciutko opowiedzieć o naszych zaręczynach, bo też stało to się w święta. Ale chciałam zacząć z pytaniem dla Johna, co ci, jaki był twój ulubiony prezent z dzieciństwa? Od Mikołaja, może. Od Mikołaja. Pamiętam, że każdy rok był jakiś nowy hit od klocki Lego, więc to musiało być. Chyba moi rodzice tak stresowali, bo wiedzieli, że musieli kupić największe pudełko. Więc jeden rok był coś o Egipt z mumią, a potem był coś o te osoby, które mieszkają w kosmosie. Aliens po angielsku, aliens. Nie wiem jak po polsku, nie? Obcy. Obcy? Obcy, bo tak był film. Tak? No, na formę już nie znam, ale obcy. No i każdy rok tak było. Pamiętam, że kiedy miałem 18 lat, już byłem przygotowany, miałem ogromne pudełko, wszystkie moje klocki Lego tam były. I potem sprzedałem, bardzo smutno, ale pamiętam... Dlaczego sprzedałeś? Bo chciałem już mieszkać w Polsce z Justyną i musiałem kasę. Ale też pamiętam, że każda Wigilia otwarłem prezent i od razu biegłem do pokoju, żeby... Put together? Składać wszystkie te Lego. To więc super. Świetne czasy. Ja też bardzo uwielbiałam Lego. Naprawdę. Moja mama mówiła, że to była dla mnie najlepsza zabawka, bo ją zostawiłam w spokoju. I miała spokój na 3-4 godziny, bo ja się bawiłam klockami. Dobra, chcę przejść na następny temat. I to jest nasza pierwsza Wigilia w Polsce. Było bardzo dużo śniegu. Było to 6 lat temu. 2011 bodajże. Chyba. No, 6 lat temu i było... Byliśmy, gdzie byliśmy? Ty w Warszawie. Moje rodzice w Stanach, Justyna rodzice w Kanadzie, więc mieliśmy Justynę babcia, która mieszka w Starym Mieście. Więc było wygodne, spokojne, niedużo osób. I była tradycyjna, czwórka, nie? Tak, była tradycyjna Wigilia i Justyna też chciała pójść na pasterkę u świętej... Kościół świętej Anny. Tak, też w Starym Mieście, bardzo piękne i pamiętam ten spacerek, był śnieg, był spokojny, był radosny, inne osoby tam były na dworze też, ale też pamiętam, że obiad się skończył o 20. No, szybko. No nie, no nawet wcześniej, bo chyba zaczęliśmy o 16. I musieliśmy czekać. Justyna chyba spała o 22. Ja akurat oglądałem futbol amerykański w telewizji. On się tak cieszył. Świetny czas to był, bo każdy chyba był zmęczony. Ale no, ciekawy noc był, ale chyba następny dzień był lepszy. Tak, wyleciliśmy do Budapesztu następnego dnia i lotnisko puste, wszystko puste, fajnie było. Lot pusty, tylko jedyny Budapeszt problem... Budapeszt pusty. Właśnie, to było, że w Budapeszcie było ciężko, tam z jedzeniem i tak wszystko dalej. Wszystko było zamknięte. Nie pomyśleliśmy o tym, ale, no, ale fajnie było, naprawdę. I też na Nowy Rok tam byliśmy. Tak, tak. I ludzie strzelali petardy, wszędzie my się baliśmy. I twój but się zepsuł. Tak, mój but. Zawsze musiałam kupić nowe buty, bo akurat nie mogliśmy złapać taksówki. To jest inna historia. No, ale dobrze, to może opowiedzmy o nasz... może mój jeden z moich ulubionych świąt to było właśnie jak się zaręczyliśmy. Bo ja się tego w ogóle nie spodziewałam. Myślałam, że to zrobisz na Nowy Rok. Ale już myślałaś, że... Na tej wycieczki. No będzie. Wiedziałam, że na tej wycieczce. Bo ta data będzie ciekawa. Pierwsze święta były w Polsce, rok później na Florydzie. Tak. Potem
Już Egipt? Czy nie? Na pewno nie w Polsce. Kanada. Egipt. Mm-hmm. Sprawdziliśmy. To dobra, to powiesz. Polska, Floryda, Egipt. Tajlandia. Kanada. Polska. I w tym roku znowu Floryda. Dobra, to może Polska to było nasze pierwsze. Drugie, Floryda to było właśnie z twoimi rodzicami. Ja nie chcę, co zgubiłam, twój pies mi uciekł i ja się postarzałam z 10 ale lat. Ale Justyny pierwszy raz tak na Florydzie. Tak. Więc też uczyła się dużo. Nie narzekała. Floryda nie jest mój ulubiony stan. Ale zobaczycie to później. Tak. Potem no Egipt to się zaręczyliśmy. W Tajlandii braliśmy ślub i to było fajne, bo moja rodzina przyjechała i spędziliśmy święta z moją rodziną. Niestety, żony rodzice nie mogli tak wcześnie przylecieć, to przylecieli kilka dni później i spędziliśmy na nowy rok i spędziliśmy nowy rok właśnie wszyscy wspólnie razem, super było. I potem były wesele. Tak, i w tamtym roku byliśmy w Polsce, przez to, że no, byłam w ciąży, nie mogłam latać. Tajlandia i potem Kanada. W Kanadzie to też spędziliśmy z moją rodziną. Tak, super było. Bardzo dużo śniegu, bardzo zimno. Bardzo ale dużo fajne. Śniegu, tak. Przypomniałam sobie, że w Kanadzie w zimie to trzeba się otulać mocno, a nie tylko tam kurteczka nałożyć. Jak jest minus 40 stopni, to dopiero jest zimno. I w tamtym roku tutaj. W Polsce jest w Warszawie spokojnie, nowe tak. Mieszkanie. Tak, mieliśmy nowe mieszkanie i mieliśmy 15 osób, czy 14 tutaj osób było. Było bardzo dużo, ale było bardzo fajnie i ciekawie. Więc Egipt. Egipt, dobra, wracamy do Egiptu. To poszliśmy przez to, że mieliśmy taki resort all inclusive. Nie jesteśmy zwolennikami. Nie wiem, co to znaczy. Like, we don't endorse it. Okej. Okay. Ale miasto, Marsalam. Tak, ale nie jesteśmy zwolennikami takich all inclusive. Ale tam jest, było w bardzo Egipcie fajnie. Nie da się inaczej. Ale dobra. Marsalam nie da się. To prawda, tam za dużo nie było, ale hotel był super fantastyczny, po prostu wycieczka trochę taka, żeby się zrelaksować, odpocząć. I to było też tego roku, wróciliśmy do siebie i tak dalej. I już wybraliśmy pierścionek. Tak tradycyjnie. Tak bardzo tradycyjnie. Ja się spodziewałam, że na pewno na tej wycieczce, tylko nie wiedziałam. Myślałam, że tam nowy rok, bo będą fajerwerki, coś tam. Idziemy na kolację, na wigilię tam i po prostu wow, jak tam było pięknie. Normalne te obiady, kolacje były okej. Jakby naprawdę nie mieliśmy problem z jedzeniem, było bardzo dobre. A tutaj po prostu taki i było sushi, i były takie wystawy, polskie takie jedzenia, były. Polskie dania były, były z Egiptu, ale bardzo mało Polaków było akurat w naszym resorcie. Była impreza, tańczyliśmy bo do 12 czy do 1. Długo tańczyliśmy, my przywieźliśmy z Polski, bo byliśmy ze znajomymi, przywieźliśmy orzechówkę. No i piliśmy orzechówkę i po prostu było naprawdę bardzo, bardzo wesoło, bardzo fajnie. Najedliśmy się, jak mówię, non stop były jakieś tam desery, jakieś kawki, trochę winka. I było naprawdę bardzo fajnie. A John ma do tego, że ma bardzo niską tolerancję do alkoholu, bo bardzo mało pije. Widziałam, że on się trochę już pod koniec strasznie dziwnie zachowuje, ale myślałam, po prostu jeden kieliszek za dużo się napił, a co? No i święta można. No i wracamy do tego pokoju, on się zaczyna trzęść i mówi, ja muszę pierwszy, coś tam. Ja tak, dobra, no to musi pierwszy. Ja myślałam, że na pewno kupił mi prezent na święta. Mimo to, że mówiliśmy, że nie chcemy prezentów, no bo ta wycieczka była nasz prezent. No i wchodzę do pokoju, tam na łóżku
na łóżku jest serduszko i w pośrodku jest pudełko od pierścionka. A i w tym momencie John próbował klęknąć. Mówię próbował, bo mu się tak trochę nie udało. No i ja, no trochę mu się udało, trochę nie było to takie Justyno, czy chcesz wyjść za mnie? Nie było to takie, jak ja sobie wyobrażałam, to powiem wam szczerze, że smutno mi się zrobiło, że to nie było tak aż tak romantycznie. Teraz myślę, że to śmiesznie, ale w tym czasie to byłam trochę zawiedziona. Powiem szczerze, a no i no i poszliśmy spać. No i poszliśmy spać i następnego dnia ja taka zawiedziona zadzwoniłam do... Chyba ty nawet nie wiesz. Zadzwoniłam do mojej siostry, płakałam, że nie jest tak romantycznie, jak chciałam, że chciałam, nie wiem co chciałam, świece, fajerwerki, chciałam wszystko, a tutaj ten... Nawet na kolano, nie wiem. Ale serduszko było. Ale serduszko było, to prawda, z moich ulubionych czekoladek. No i potem następnego dnia chodziłeś i mnie prosiłeś wszędzie. Pamiętasz? I w wodzie, na plaży. Sami byliśmy rano. No i było bardzo romantycznie. Lepiej było. Pierwszy raz też, teraz myślę, teraz jakby, nie wiem, po prostu miałam coś w głowie, że musi być jakoś tam i dlatego, ale było super, naprawdę. Bardzo doceniam to teraz. Dziękuję. Czasami nie jestem dobra żona i czasami nie doceniam, ale teraz doceniam. Jesteś dobra żona. No. Dobra, to tak emocjonalnie teraz zakończymy. Zakończymy z pytaniem jakimś. Jakim pytaniem mogę cię zadać? Nie. Najgorszy prezent, który kiedykolwiek dostałeś. Pom, pom, pom. Jak powie prezent ode mnie, to balkon tutaj. Każdy prezent zawsze jest On nie dobry. Pamięta nawet, co w tamtym roku mu dostałam na pewno. A co ty dostałaś? Ja nie pamiętam. Ja mam słabą pamięć, to już wiem. No to... Nie pamiętam żadne złe. No, jakieś skarpetki, jakieś świetne... A ja lubię skarpetki dostawać. Ale kiedy byłeś dzieckiem? No dobra, dobra. Jako dziecko to ja nie. Więc teraz... Też doceniam prezenty, nikt nie musi mi nic nie kupić, więc jeśli coś tam jest, to nie będę narzekał. Jest fajnie, jak ktoś myśli o tobie. No, to też prawda. No kochani, to jest taka historia naszych świąt. Dzisiaj wam powiedzieliśmy, gdzie byliśmy i tak dalej. Jak macie jakiekolwiek pytania, to skomentujcie poniżej. Wow, jest bardzo późno, to was przepraszam. No i jak zawsze Matylda i ja i... John. Życzymy wam miłego, pięknego, fantastycznego dnia. Cześć. Pa!